Moi kochani, witam was ponownie na kolejnym odcinku przygód w serii Pogromcy Mitów w grze GTA San Andreas. Ja jestem Hubson i dziś spotykamy się ponownie, aby odkryć nowe rzeczy, poznać nowe ciekawostki, a także obalić wszelkie błędne teorie z tą grą związane. Niemniej tak jak chyba już zawsze i to jest dość dużym standardem, na początku odcinka przejdziemy sobie do kilku waszych sugestii, które jak ja już wiem okazały się być całkiem trafne. Zaczniemy sobie od mitu użytkownika Damian Krawczyk. Napisał on, że gdy uderzymy samochodem w stację benzynową uprzednio wyskakując z tego pojazdu, to i tak otrzymamy gwiazdkę Wanted Levelu. W poprzednim odcinku okazało się, że tak rzeczywiście jest, natomiast użytkownik Bulliolsha napisał z kolei, że prawdopodobnie, tak mu się właściwie wydaje, chodzi o skrypt, który wykrywa postać na danym obszarze, no i przez to właśnie jakby CJ dostaje gwiazdkę Wanted Levelu. Ja, moi kochani, opuściłem pojazd dużo wcześniej, dużo przed stacją benzynową, no i okazało się, że i tak gwiazdkę Wanted Levelu dostajemy, także no chyba nie o to do końca chodzi. Ponadto też mówiliście, żebym zbadał to, jak działa puszka ze sprayem na Big Smoke'a w ostatniej misji w grze i też prosiliście mnie, żebym sprawdził, jak działa eliminacja. Też na Big Smoke'a, też w ostatniej misji w grze. No i spray działa całkiem spoko, o tyle jest to fajne, że Big Smoke nie może nas atakować, natomiast jeżeli chodzi o podrażnięcie gardła, o tą eliminację, to jest do tego mega ciężko doprowadzić. Big Smoke często się przemieszcza, robi te swoje kocie duchy i ciężko jest go dopaść. Niemniej po dłuższej chwili w końcu mi się to udało, no i wówczas po prostu jakby misja się kończy i odpala się ta, znaczy właściwie misja to się nie kończy, bo tam jeszcze jest potem ten dalszy wątek, natomiast ten etap misji się kończy i wyskakuje nam od razu po tym cutscenka. No i też przy okazji jednego z mitów fajny komentarz napisał użytkownik Foyer. Badaliśmy sobie w zeszłym odcinku to, czy kamizelka zostanie zabrana CJ-owi po tym, jak ten zostanie aresztowany. No i właśnie użytkownik Foyer, mam nadzieję, że tak to się czyta, również napisał to, że nawet gdy mamy dziewczynę, jaka jest odpowiedzialna za to, że broń CJ-owi nie jest zabierana po tym, jak zostanie aresztowany, to na kamizelkę to nie działa. No i tu jakby wnioskiem jest to, ja się myliłem i też wiele osób w komentarzach się pomyliło, że kamizelka w tej grze jest traktowana jako broń. No jak się okazuje, tak nie jest, ponieważ wówczas no ta kamizelka nie byłaby nam odebrana. No i na sam koniec mamy jeszcze komentarz od Atomic Feelings odnośnie mitu z drzwiami od karetki, które stają się totalnie nieruchome i totalnie niepodatne na nic. Po tym jak przerwiemy misje te ambulansowe w momencie, gdy wsiada do samochodu ranna osoba. No i właśnie widz Atomic Feelings napisał, że te drzwi stają się jakby normalne po tym jak CJ wsiądzie od strony pasażera do pojazdu. Także też mega ciekawa sprawa i fajnie, że taki komentarz również się pojawił. Dobrze, moi kochani, będziemy sobie już zaczynać mity dzisiejszego odcinka. Ja jak zawsze przypominam jeszcze na początku, żebyście pamiętali o ocenie filmu po jego obejrzeniu. Życzę wam dobrej zabawy, no i zapraszam do głównej części dzisiejszego materiału. Członkowie San Fierro Riffa nie posiadają broni na ulicach, ale jeżeli będziemy odpowiadać na ich zaczepki twierdząco, może zdarzyć się, że któryś z nich wyciągnie broń i zacznie strzelać do CJ'a. W pierwszym micie tego odcinka, moi kochani, będziemy przemieszczać się po ulicach dzielnicy Garcia i po dzielnicy Doherty, ponieważ właśnie będziemy sobie szukać tych oto panów. Oni, moi kochani, jak widzicie, nigdy nie są uzbrojeni, nigdy nie mają żadnej broni, ewentualnie chyba może zdarzyć się, że mają jakiś tam nóż. Dlatego no jest to dla mnie dość podejrzane, że no taki właśnie oto sobie członek gangu San Fierro Riffa, po tym jak CJ będzie odpowiadał twierdząco, czyli prawdopodobnie będzie też trochę członków tego gangu zaczepiał, no może broń wyciągnąć. Moim zdaniem raczej jest to niemożliwe, ale jak będzie, to przekonamy się za chwilę. Przed chwilką, jak słyszeliście, CJ coś tam odpowiedział, aczkolwiek no ci w ogóle na CJ'a nie zareagowali. Orange Grove Street Fair. No i jak widać, kolejna odpyskówka CJ'a i dalej, no tak naprawdę nic się nie dzieje. No i końcowo, nie wiem jak to się stało, ale jakoś no ta broń w ręku tego gościa się pojawiła, jakoś ją wyczarował. Naprawdę powiem wam, że nigdy mi się nie zdarzyło, żebym w takiej grze dowolnej napotkał
właśnie członka tego gangu z bronią w ręku. Co więcej, jestem skłonny założyć się, że chyba taka sytuacja nie może mieć miejsca, natomiast gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami twórcy tego mitu, no to jak widzicie, broń w rękach członka gangu San Fierro Riffa może się pojawić. Gdy mamy odpaloną misję policyjną i uderzymy w inny radiowóz, to nie dostaniemy wanted levelu. Nie wiem jak wam, ale mi delikatnie zajeżdża ten mit fejkiem, ponieważ no kurczę, w GTA jest tak, że nawet jak wykonujemy te misje policyjne i na przykład zabijamy przestępców, łapać ich nie możemy, no ale możemy ich zabić. No i gdy to robimy, to i tak policja nas zazwyczaj goni. Jak nie po pierwszym schwytanym czy tam zabitym bandycie, to po drugim. I wydaje mi się, że tak samo będzie w przypadku uderzenia jakiegoś tam innego radiowozu, że i tak ci zaczną nas gonić. Z kolei, żeby nie być gołosłownym, to wykonamy sobie próbę, akurat jedzie radiowóz, no i zobaczymy, czy gdy mamy włączone misje policyjne, to czy po uderzeniu radiowozu policja zacznie nas gonić. What the hell? I zobaczcie, że ci nie chcą na nas zareagować, natomiast miałem włączony kod AESACMI i zobaczcie, że w tym momencie policja już zaczęła nas gonić. W sensie zaraz po włączeniu tego kodu, także no raczej sprawa jest jasna i raczej takie no moje pierwsze, taka moja pierwsza myśl właściwie o tym, że policja i tak będzie nas gonić, była prawdziwa. Teraz tej próby nie możemy zbytnio uznać za normalną, ponieważ ten policjant lekko zwariował i w ogóle chyba stracił jakiekolwiek policyjne właściwości. Natomiast za chwilkę sobie wykonamy jeszcze jedną próbę na normalnym policjancie. No i na 99% okaże się, że ci będą chcieli nas gonić, będzie mieć w sensie gwiazdkę wanted levelu. No i tak właśnie się stało. W pierwszej misji CJ nie może iść na panie lekkich obyczajów. Znaczy, gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób, że rzeczywiście no CJ na początku gry jest dość mocno ograniczony pod kątem środków pieniężnych i dobrego samochodu, no to rzeczywiście mógłbym się z tym zgodzić. Natomiast z ratunkiem przychodzi kod Hesoyam i Cheat Menu. Hesoyam oczywiście dodaje nam sporo pieniędzy, natomiast Cheat Menu pozwala zespawnować całkiem fajny samochód, jakim chociażby jest Bullet. No i teraz, biorąc pod uwagę fajny stan konta i całkiem niezły samochód, no mi się wydaje, że ten mit raczej nie będzie miał racji bytu, natomiast musimy znaleźć panią lekkich obyczajów i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No i moi drodzy, jak widzieliście, gdyby nie balast, to już chyba moglibyśmy sobie ten mit obalić. Natomiast no w tym momencie mamy już chyba wystarczające potwierdzenie, że ten mit nie jest prawdziwy. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że w Los Santos jesteśmy w stanie znaleźć bez kodów fajny samochód, no i bez kodów też zarobić całkiem fajne pieniądze, chociażby zabijając dealerów. Także no mi się wydaje, że sprawa jest jasna i tak jak powiedziałem już jakiś czas temu, mit możemy sobie obalić. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co właśnie widzimy na swoich ekranach. Jeżeli zdobędziemy wszystkie tereny należące do ballasów, to już nigdy nie zobaczymy na ulicy samochodu Tahoma. No, powiem wam, że to jest naprawdę mega ciekawa sprawa. Ogólnie samochód Tahoma to jest taki samochód chyba najbardziej przypisany do ballasów, ponieważ chociażby samochód Majestic może być kierowany przez takich zwykłych pedów. No a jeżeli chodzi o Tahomę, to no nie przypominam sobie, żebym widział takiego zwykłego peda w takim pojeździe poza ballasem, także tym bardziej przez to ta sprawa może być, tak jak powiedziałem, całkiem ciekawa. Ja wczytałem sobie save'a, gdzie mamy ostatni teren należący do ballasów do przejęcia, tak to na całej mapie już nie ma właśnie obszarów należących do tego gangu. Znajdę sobie ballasów, przejmę teren i zobaczymy, czy Tahoma rzeczywiście na ulicach Los Santos się już nie pojawi. No i okej, ostatnia fala przed nami, także ja już dobijam sobie resztkę ballasów i za chwilkę wszystkie tereny w Los Santos będą należeć do nas. Przynajmniej jeżeli chodzi o gang ballas, jak widać ani jednego terenu już na mapie nie ma należącego do gangu Ballas, także lecimy sobie na miasto i szukamy samochodu Tahoma. Wygląda to póki co mega podejrzanie, ponieważ no ja już tak naprawdę zrobiłem z dwa kółka dookoła Los Santos. Samochodu Tahomy jak nie było, tak nie ma. Oczywiście w GTA San Andreas zdarza się tak, że samochody znikają i potem nie pojawiają się całymi długimi godzinami i całymi długimi dniami, jeżeli chodzi o grę. Natomiast no tak czy inaczej jestem skłonny powiedzieć, że ten mit jest prawdopodobny. Ja oczywiście poza odcinkiem
wieczorkiem jeszcze pojeżdżę po Los Santos, posłucham sobie jakiejś tam muzyki czy coś w tym stylu i postaram się przy takich okolicznościach ten samochód znaleźć. Natomiast no, na ten moment jedyne co mogę to no, stwierdzić, że jest to wszystko bardzo prawdopodobne i poprosić Was też o opinię i o to, żebyście sami to przetestowali. Póki co tę sprawę trzeba zostawić, moim zdaniem należy ją przebadać dokładnie poza odcinkiem, ponieważ szkoda w tym momencie tracić czasu. No i zobaczyć, czy później podczas dłuższej rozgrywki uda mi się na ten pojazd natrafić. Dzwonek BMX-a jest inny od pozostałych rowerów w grze. Okej, my jesteśmy pod chyba dość znanym miejscem w całym GTA San Andreas, czyli pod piramidką. Spawnuję sobie właśnie wszystkie rowery, jakie mamy w tej grze. To znaczy BMX-a, zwykłego bajka, no i ponadto jeszcze mamy rower górski, którego sobie również za chwilkę zespawnuję. No i rzecz jasna nie pozostaje nam nic innego jak posłuchać, jak brzmią klaksony właśnie tych rowerów, także zobaczmy. Tutaj w ogóle pan się chyba dość mocno zdenerwował, uciekł, o teraz się zmęczył. No i jak gdyby nigdy nic, wszystko już jest w porządku. A jeżeli chodzi o zwykły rower, to chyba ten dzwonek jest taki sam jak w przypadku tego rowerka górskiego. No i według twórcy mitu tutaj dźwięk powinien być zupełnie inny, w sensie na BMX-ie, także zobaczmy. No i powiem wam, moi kochani, że ja osobiście żadnej różnicy nie widzę. Moim zdaniem wszystkie te rowery mają taki sam dźwięk klaksonu. Także no chyba sprawa jest jasna i mit możemy ostatecznie obalić. Do największego samolotu AT-400 można zabrać na pokład tyle samo pasażerów, ile do autobusów, jednakże do jego wykonania potrzebne będzie podjechanie samolotem obok żółto-białej rampy na lotnisku w Las Venturas, po której zrekrutowani ziomkowie będą mogli wejść od strony pasażera. Powiem wam, że ten mit nie bezpodstawnie wybrałem na mit taki no główny odcinka, ponieważ no zawsze większość osób pisała, że jednak do samolotów w tej grze ciężko jest zabierać jakichkolwiek pasażerów. Też właśnie dużo osób pisało, że jest to taki paradoks, że no AT-400 jest największym samolotem w grze, a nie możemy do niego zabierać ani jednego pasażera. No i gdy właśnie pojawił się taki, a nie inny mit, to no postanowiłem, że fajnie będzie go przetestować i zobaczyć, co ostatecznie się wydarzy. Jeżeli chodzi o sam komentarz twórcy tego mitu, to ja się dziwię, dlaczego twórcy nie pomyśleliby o tym, żeby no pedy mogły wchodzić za CJ-em do tego samolotu tymi głównymi drzwiami. No i dlaczego niby potrzebują specjalnie wchodzić od strony drzwi pasażerskich, natomiast no być może jest w tym jakieś większe wytłumaczenie i za chwilkę postaram się to sprawdzić. No i tak, ogólnie to napłuciłem się z tym mitem no przeokrutnie. Jak przed chwilką widzieliśmy, jeden z członków naszego gangu wsiadł do tego samolotu. Też przed momentem widzieliśmy, że jak wysiedliśmy z samolotu, to ten też, w sensie członek gangu, też wysiadł. Natomiast no ten drugi członek gangu tak jakby w ogóle nie kumał, że my w tym samolocie jesteśmy. Ponownie stało się to samo, natomiast znów widzieliśmy, że członek gangu wsiada. W ogóle no dość mało tych członków gangu zostało po tych moich próbach ustawienia tego samolotu tak, jak powinno się go ustawić. Także już tak podsumowując, mi się osobiście wydaje, że to i tak jest wielki sukces, że ktokolwiek do tego samolotu wsiadł. Natomiast no nie sądzę i nie jest to moim zdaniem tak dość oczywiste, że no ten samolot mógłby pomieścić tyle osób, ile mieści autobus, o czym chociażby wiemy z jednego z odcinków wstecz. Niemniej z uwagi na to, że ja no nie miałem takich ostatecznych wyników, to zostawiam ten mit jako prawdopodobny, niewyjaśniony. Postaram się jeszcze poza odcinkiem trochę pokombinować i zmieścić nieco więcej członków gangu, natomiast no nie sądzę, że aż tak wielu się ich zmieści. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie w komentarzach poniżej.